A teraz w magazynie sportowym siatkówka plażowa, zdobywająca sobie w Polsce popularność dzięki olimpijskim występom Grzegorza Fijałka i Mariusza Prudla. W Bełżycach odbył się turniej będący czwartą eliminacją Grand Prix Lubelszczyzny 2012. Wzięli w nim udział siatkarze z całego województwa. Boisko do siatkówki plażowej w Bełżycach znajduje się na terenie parafii i korzystają z niego na co dzień dzieci z parafialnego klubu sportowego. W Bełżycach już po raz drugi zorganizowano turniej zaliczany do cyklu Grand Prix Lubelszczyzny. Jest obecnie 12 drużyn, to dopiero początek, ale mam nadzieję, że zawody będą fajne i że przyniosą wiele różnych fajnych atrakcji. Wczorajszy turniej był czwartym z siedmiu zaplanowanych w tym sezonie wakacyjnym. Na razie w klasyfikacji generalnej prowadzi Jarosław Rarak. Dwa zwycięstwa, jedno czwarte miejsce i pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, no oby było tak dalej. W Bełżycach Rarak podtrzymał zwycięską serię. W parze z Pawłem Toborkiem pokonali w finale parę Artur Grasza i Dawid Sobaszek. Następne zawody 11 sierpnia w Międzyrzecu Podlaskim. Dwie duże